Dzień dobry, witam Was wszystkich z Leonem, ponieważ chcieliście go bardzo zobaczyć. Dzisiaj obsadziłam go tutaj w pierwszej roli, jako zapowiadającego. Za chwilę sobie pójdzie, bo on chce dzisiaj spać. Będzie to dzisiaj filmik o zapachach polskiego perfumierza, który tworzy perfumy niszowe, Kamila Bańkowskiego. Leon, zwany Leonardem, zaprezentuje się, pożegna Państwa i zobaczymy się następnym razem. Idź sobie już, Leonku, spać. Więc tak, bardzo chciałam nagrać dla Państwa ten filmik, ponieważ bardzo szanuję takich ludzi jak Kamil i takich, którzy tworzą coś oryginalnego, coś wspaniałego i nie chcą za to ogromnych pieniędzy, tylko sprzedają to w bardzo przystępnych cenach. Uwierzcie mi Państwo, jeżeli napiszecie do Kamila, dogadacie się z nim, zakupicie od niego te perfumy, na pewno nie pożałujecie. Ten filmik nie jest w żaden sposób sponsorowany. Ja nie mam z tego żadnych korzyści. Ja nie jestem znajomą, przyjaciółką, rodziną od Kamila. Ja jestem po prostu jego klientką, która doceniła taką pozycję i która jest bardzo zadowolona z tych zapachów. Kamil jest bardzo miłym człowiekiem, nie przeczę. Oprócz tego, że sprzedał mi perfumy, to dorzucił gratisy. Dzięki temu mogłam przetestować więcej zapachów i mogę teraz coś o nich powiedzieć, bo jestem z tych zakupów niezmiernie zadowolona. Powiem jeszcze tylko tyle, że zapachy zakupiłam latem. Testowałam je przez pół roku, ponieważ one wymagają, wiele z nich wymaga testów w różnych temperaturach, w różnych warunkach pogodowych, w różnych porach roku, więc ja też tak uczyniłam, bo wiedziałam, że niektóre wydobędą swoje piękno w innej porze niż lato, na przykład, bo zakupiłam zapachy latem. I część była przepiękna latem, a część doceniłam w zimniejszych, w niższych temperaturach, w zimniejsze dni. I powiem tak, ja bardzo się bałam zakupów, bo te perfumy można kupić bezpośrednio od Kamila. Kamil Bańkowski jest na Instagramie, jest na Facebooku, trzeba do niego napisać. Ja bardzo takich rzeczy nie lubię, więc długo zwlekałam. Natomiast kiedy w końcu się odważyłam i to uczyniłam, nie pożałowałam, ponieważ Kamil od razu się odezwał, wysłał mi listę. Była bardzo przyjemna wymiana tutaj zdań na Messengerze, więc Kamil też doradzi, jak ktoś potrzebuje, powie coś o zapachach. Jest naprawdę uczciwym, fenomenalnym człowiekiem. Także zaczynam, żeby już nie przedłużać, od pierwszego zapachu. Aha, jeszcze nie zaczynam, jeszcze pokażę, w jakim pudełeczku Kamil przysyła zapachy. To jest takie kartonowe pudełko, ekologiczne. W środku tylko nie chcę, żeby to się przewróciło, bo tutaj jak ja to przychylę, to obawiam się, że to się może przewrócić, ale tutaj może pokażę, jak to wygląda. Może się uda. O, świetnie, nawet się udało. Tutaj na tym pudełeczku jest takie logo Kamila, Kamileo. I ono jest taki lew. Nie będę tego przekręcać, bo się wszystko wysypie. Natomiast pokażę na buteleczce. Przepraszam, że ja tak tutaj się ciągle drapię, ale coś mnie kręci w nosie. Dzisiaj pogoda jest w ogóle iście zimowa. Śniegu jest tyle, że nie umiałam wyjść z domu. Nie wiem, jak wyjadę autem. Na razie cieszę się z tego, że mogę siedzieć w moim cieplutkim domku i nie muszę nigdzie wychodzić. Zaczynam od pierwszego zapachu. To jest zapach Vanilla Dream. Mam go w pełnej pojemności. Ten zapach zakupiłam, ponieważ czytając listę składników, wiedziałam, że to będzie zapach dla mnie i że ja się nie mogę nim zawieść. Tak oczywiście się stało, nie zawiodłam się. Jest to przepiękny zapach. Jeden z najpiękniejszych zapachów, najbardziej oryginalnych w całej mojej kolekcji. Bo jak wiadomo, nisza to nie jest... To nie są perfumy sprzyjające masowym gustom, tylko jeżeli komuś się spodobają, to spodobają się na pewno bardzo, bardzo i zakocha się w nich. Więc tak się też stało ze mną. Ten zapach spowodował, że jestem nim zachwycona i jestem nim zakochana od pierwszego miuchu. Powiem, co tutaj jest. To jest, Kamil też tworzy te perfumy w takich seriach. Ta seria akurat to są perfumy słodkie. Jest to niby unisex. Natomiast, no nie wiem, no dla mnie są to perfumy po prostu, jak na mój gust, kobiece.
W nutach są werbena, mięta, kokos, cynamon, trufla czekoladowa, żywica Dragon Blue, rumianek, tonka, wanilia i bursztyn. Te perfumy są piękne zarówno na lato, na jesień, na wiosnę, na zimę, na każdą porę roku, ponieważ próbowałam je nosić zarówno latem, jesienią, teraz próbuję zimą. Wiosną jeszcze nie testowałam, ale myślę, że one również będą znakomite, bo zazwyczaj jest tak, że jak coś mi się sprawdza ciepłą jesienią, to sprawdza mi się również wiosną. Więc nie mam tu wątpliwości, że jest to zapach całoroczny. Jest to przepiękny zapach. Miętowo-czekoladowo-kokosowy. To są nuty, które przede wszystkim tu się wybijają. Absolutnie nie są to perfumy mdlące. Tu kokos z wanilią są podane tak lekko, nawet trawnie bym powiedziała. Jeżeli można powiedzieć, że wanilia z kokosem są nawet trawnie. Ale ja to tak czuję. Nie czuję tu takiej ulepności, jakiegoś ciastka, nic z tych rzeczy. Są to słodkości, ale nie takie ulepne, oblepione cukrem, tylko takie delikatne, bardzo delikatne. Do tego jest dodana mięta, która jest tu niesamowicie wyczuwalna. Przypomina to taką, takie czekoladki albo czekoladę z nadzieniem miętowym. After Eight się nazywają te czekoladki. No, czekolady to są oczywiście z różnych marek. Można sobie wybierać, przebierać czekolady miętowe, jakie kto lubi. I kokos. Do tego jest dodany kokos, więc to jest taki jeszcze dodatkowy twist. Jak ktoś jest wielbicielem kokosa, czekolady i mięty, tak jak ja, to są dla niego wymarzone perfumy. One są przepiękne. Uwierzcie mi, jeżeli lubicie kokos z czekoladą i z miętą, to są dla Was perfumy, które musicie mieć. Musicie mieć. Po prostu wielbiciele tych słodkości muszą mieć ten zapach. Jeszcze raz powtórzę, że ceny u Kamila naprawdę nie są wygórowane. Ja bym powiedziała, że to są bardzo, bardzo przystępne cenowe perfumy. To jest taka nisza w takiej cenie, że naprawdę o tym trzeba mówić. Trzeba mówić o Kamilu, który jest wybitny i trzeba mówić o jego perfumach. Więc ja to też czynię, mimo że ja nie mam z tego żadnych profitów, żadnych korzyści. To nie jest moja rodzina, to nie jest mój znajomy, to jest po prostu człowiek, którego ja doceniłam. Potem będą zapachy, które są w mniejszych pojemnościach, 5-mililitrowych, bo u Kamila zdaje się można kupić najmniejszą ilość, to jest 5 ml. To jest taka próbka. Mi się wydaje, że to jest taka fajna próbka, bo 5 ml to już jest tyle, że spokojnie możemy zdecydować, czy my chcemy taki zapach, czy nie. Ja mam jeszcze jeden zapach w troszeczkę większej pojemności, to jest kawogrzesznica. I to są perfumy, o których mówiłam w moim filmie na temat budżetowych perfum na jesień. I mówiłam zarówno o tych, jak i o perfumach Maria z Magdali. To są bardzo podobne do siebie zapachy, jak na mój gust. Jeszcze tak teraz przypomnę dla tych, którzy nie widzieli mojego filmu, co ja myślę o tych zapachach. Kawogrzesznica to jest seria słodkie. Kamil również określa ten zapach jako unisex. Natomiast no, dla mnie to też są perfumy kobiece. A Maria z Magdali, no to już w ogóle jest słodkość. To są typowo kobiece perfumy, więc wiem, że może dla niektórych być mężczyzn również noszalne. Natomiast dla mnie to są kobiece perfumy i tak też je mogę przedstawić. W nutach jest kawa, ciemna czekolada, patchouli, wanilia, pomarańcza, nuty drzewne. I od razu powiem, że tu są najbardziej wyczuwalna kawa, najbardziej wyczuwalna taka pomarańczowa nuta takiej skórki pomarańczy i ciemna czekolada oraz patchouli. Tak, patchouli jest tutaj również wyczuwalna, nie jakaś piwniczna, nie jakaś taka nieprzyjemna, przyjemna, ale sprawia, że ten zapach nie jest słodki, nie jest radosny, to jest zapach raczej z gatunku tych mrocznych, bym tak określiła. Ponieważ kawa, takie espresso gorzkie, do tego trochę tej słodkiej skórki pomarańczowej kandyzowanej, do tego troszeczkę czekolady i podbite na bazie patchouli. Wspaniały zapach dla wielbicieli kawy, nisza świetna, bo
Te takie wszystkie kawowe zapachy to są takie ulepki zazwyczaj. Tu mamy coś innego. Także dla wielbicieli kawy, dla wielbicieli takich nietypowych zapachów polecam kawę Grzesznicę. A kolejny to Maria z Magdali, która jest bardzo podobna do kawy Grzesznicy, tyle że tu nie mamy kawy. Takie, to jest tak jakby kawa Grzesznica bez kawy. Mogę powiedzieć, że to jest kawa Grzesznica jest Marią z Magdali z dodatkiem kawy, bo składniki mamy bardzo podobne. W nutach mamy pomarańczę, ciemną czekoladę, paczulę, wanilię, liść laurowy, cynamon, kola, tarmina. I najbardziej wyczuwalna również tu jest pomarańcza. Ona jest przede wszystkim słodka pomarańcza, kandyzowana pomarańcza, taki wręcz cukier pomarańczowy, taki można kupić, taki cukier z wanilią, z pomarańczą. I do tego mamy ciemną czekoladę, która tu jest też bardzo wyczuwalna. Oraz oczywiście na takiej paczulowej bazie. I to są główne składniki. Jest to niesamowity słodziak, niesamowicie optymistyczny, przyjemny zapach. Nie ma tej mroczności, która jest w kawie Grzesznicy. Jest pozbawiony. I myślę, że to bardziej dla takich słodkich kobietek, które lubią pachnieć słodyczami, słodkościami. I sprawia im przyjemność tak jak mi, bo ja uwielbiam też ten zapach, mi to sprawia ogromną przyjemność samo wąchanie tego. A myślę, że idą święta i zarówno kawa Grzesznica, jak i Maria z Magdali zrobią furorę w święta, bo to są takie zapachy świąt. Także wspaniałe. Kolejny zapach, o którym powiem, to jest Księżyc na Kermanszach. I to jest też seria słodkie, kolejny zapach z tej serii, też niby określany przez Kamila, nie niby, tylko określany przez Kamila jako po prostu unisex dla mnie, też typowo kobiecy, od razu powiem. Ten zapach najmniej mnie zauroczył ze wszystkich słodkich zapachów jedzeniowych. Kamil, takie mam wrażenie, że jego zapachy są głównie albo takie słodziaśne, pachną słodkościami takimi jedzeniowymi do schrupania, albo to są zapachy takie natury w innych kompozycjach. Więc ten to jest też zapach jedzeniowy. Natomiast ja sobie przypomnę go. Bo tak. W tym zapachu, powiem tak, w tym zapachu mi czegoś brakuje. Ja przeczytam składniki, które są bardzo zagadkowe, bo tutaj Kamil pisze, że jest karmel, wanilia, słodkie i drzewne nuty. Bardzo takie zagadkowe, natomiast ja powiem, co ja czuję. Ja tutaj czuję cukier migdałowy, marcepan, to są takie były kiedyś landrynki białe, które wśród tych wszystkich kolorowych, takich owocowych były takie białe i one były migdałowe, więc coś w tym rodzaju, marcepan, cukier migdałowy, każdy może tutaj czuć co innego, natomiast te wszystkie zapachy są bardzo do siebie podobne i te landrynki migdałowe i ja tego karmelu, powiem Wam, nie czuję tak. Jest tu karmel, może on na koniec, tak jakby w bazie już, jak ten zapach się kończy, to gdzieś czuć takie echa karmelu. I ten zapach byłby dla mnie świetny, gdyby był czymś podbity, on by miał jakiegoś pazura. Natomiast on jest taki troszkę mdły. Ja, przynajmniej dla mnie, ja uwielbiam marcepan, uwielbiam cukier migdałowy. Ja to wszystko uwielbiam, ale na przykład no on musiałby mieć jeszcze jakiegoś pazura. On mi tutaj nawet, powiem, to może niedobrze zabrzmi, ale ja gdzieś tu wyczuwam w tym wszystkim jeszcze na samym początku taki efekt, jakby zapach kleju biurowego. Wiecie, czy takie wykręcane, te w tubkach, te białe, czy takich był kiedyś w takiej podłużnej tubce klej biały. On miał taki swój charakterystyczny zapach. Na pewno wiecie, o czym mówię, bo myślę, że każdy używał kleju takiego. Oczywiście to nie są te takie butapreny i tak dalej. Ja tu nie mówię o takim kleju, ja mówię o takim zwykłym, białym kleju biurowym. I on ma taki charakterystyczny zapach. I ja to też czuję w tych perfumach Księżyc nad Kermanszach. To nie są dla mnie arabskie perfumy. No, część osób twierdzi, że to są arabskie perfumy. I dla mnie nie. W ogóle nie mają żadnego vibe'u arabskiego nawet. Nie, to jest po prostu zapach, tak jak Wam mówiłam, cukier migdałowy, bądź landrynki, bądź marcepan, z drobiną, z wyczuwalnością wanilii i taką klejowością właśnie, kleju biurowego. Ten zapach się
niespecjalnie na mnie rozwija. Nie, myśmy się niespecjalnie polubili z tym zapachem. Mimo, że ja nie powiem, że to jest zły zapach, to jest na pewno bardzo oryginalny zapach, to jest zapach niszowy. Ale no i tak się dzieje, że nie ze wszystkimi zapachami lubimy się tak samo, więc myśmy się też nie aż tak bardzo polubili. Nawet dzisiaj go jeszcze testowałam, jeszcze go rano nosiłam na sobie. On mi nie przeszkadza, on jest przyjemny, tak jak mówię, czuję tą migdałowość, czuję troszkę tego kleju, potem on się tak wygładza, robi się taki już jednostajny, gdzieś właśnie czuję ten karmel, czuję jeszcze echa tego migdała i on tak sobie dogasa i on tak się trzyma, no tak, ja mówię, te perfumy Kamila tak trzymają się około 5 godzin na mnie, w większości, są takie, które trzymają się dłużej. Ale tak 5 godzin to jest taka fajna projekcja, ja to bardzo dobrze wyczuwam, więc później to już są takie tylko echa tego zapachu w późniejszych godzinach. A ten się trzyma najkrócej. Ten się trzyma najkrócej, ja go tak czuję 3 godzinki do 4 godzin. Później on już wygasa. I to jest zapach z tych, które mam słodki, który jest ładny, ale mnie nie ujął, więc tego raczej bym większej pojemności mieć nie chciała i raczej bym nie włączyła go do swojej kolekcji. Natomiast jestem pewna, że znajdzie on zwolenników, więc na pewno trzeba go przetestować. Kolejny zapach, o jakim chciałabym powiedzieć, to jest zapach przepiękny. Przepiękny zapach, mój cudowny zeszyt, który mnie oczarował. Nie tylko mnie, również mojego męża i również mojego syna. To jest zapach Krzysztofowi Cetolibi. I to jest już seria cytrusowa. Ja powiem, uwielbiam. Ten cytrus jest jak najbardziej przepiękny. Tak niesamowity, tak inny. On mi przypomina, oczywiście, to nie jest ten sam zapach, to nie są te same składniki, ale ja powiem, jakiego rodzaju zapach on mi przypomina. On mi przypomina zapach łumańki od Mugglera. Ponieważ ten zapach ma tak dziwnie, taka jest przedziwna kombinacja składników, które na mojej skórze brzmią znakomicie. Tam jest figa, tu nie ma absolutnie figi, tu jest inne owoce, za chwilę powiem, ale ta kompozycja jest na tyle dziwna, niesamowita, że brzmi bardzo niszowo. I ten zapach brzmi również bardzo niszowo. Przeczytam Wam składniki, żebyście wiedzieli, o czym mówię dalej. Są tutaj nuty morskie, melon, nuty drzewne, nuty owocowe, słodkie cytrusy. Koniec. I ja powiem tak. Tu przede wszystkim czuć melona i morskość. Jak ktoś lubi zapachy morskie, to będzie mu niebywale odpowiadał ten zapach. I melon. Tu jest tak mocno wyczuwalna nuta melona, że ja nie znam innych perfum, które by miały tak mocno wyczuwalną nutę melona. Ja uwielbiam to. To są perfumy znakomite zarówno na lato, jak i na te chłodniejsze pory roku. Nie wiem, co tutaj Kamil namieszał, ale on na zimą układa się równie pięknie jak latem, bo to nie jest taki typowy świeżak. Ja nawet nie umiem tego określić, ja nawet tego nie umiem opisać słowami, bo tu czuć zarówno morskość, czuć tu tego melona, czuć tu troszkę gorzkości, troszkę słodkich cytrusów. One są świeże, pisze Kamil, ale dla mnie one są też bardzo eleganckie. One świetnie brzmią zarówno na kobiecie, jak i na mężczyźnie. To jest zapach po prostu wszechstronny, uniwersalny. Jedyne takie moje zastrzeżenie, jeżeli ktoś nie lubi nut morskich i nie lubi melona, to nie zawracajcie sobie tym zapachem głowy. Jeżeli lubicie nuty morskie i lubicie melona, musicie ten zapach przetestować. Wszystkich perfum fumoholików zachęcam do testów perfum. Przepiękne. Ja muszę je mieć w większej pojemności. Ja muszę je mieć, dlatego że my będziemy ich używać całą rodziną. Jesteśmy nim zachwyceni, tym zapachem cała rodzina. Jest tak intrygujący, że chce się go ciągle wąchać, ciągle wracać do niego. Aplikacja na nadgarstek ciągle ciągnie nas do tego zapachu. Także jest to mój kolejny zapach na wishliście. Ja muszę mieć go więcej. Następny zapach. Ja tutaj chyba mam 11 tych zapachów. Od razu powiem. Bo jeden w tej większej, jeden w tą dziesiąteczkę i reszta te piątki. Także kolejny to jest zapach, który również
zrobił na mnie niesamowite wrażenie i od razu powiem, że ja również muszę go mieć w większej pojemności, bo ja bez tego zapachu żyć nie będę potrafiła. Oczywiście żartuję, bez perfum można żyć, to nie jest rzecz pierwszej potrzeby, ale jeżeli ktoś tak jak ja kocha perfumy i jakby przechodzi w tą swoją inną bajkę, delektując się zapachami, to nie wyobraża sobie później życia bez zapachów, które mu się niesamowicie podobają. I takim zapachem jest Nana. To jest zapach z serii Saga Norweska. W głowie mamy pomarańcze, w sercu rumianek, słodkie nuty leśne i w drzewie, w bazie drewno agarowe. Drewno agarowe to nie jest żaden zapach udowy. Absolutnie nic z tych rzeczy. To jest po prostu w bazie drewno agarowe. To nie jest ud, to nie jest agar. Absolutnie nawet nie stały perfum udowy. To jest przepiękny zapach, w którym czuć głównie rumianek z pomarańczą i właśnie dla mnie tu czuć jeszcze jakieś leśne owoce. Nie wiem, co miał Kamil na myśli i co on tam namieszał, pisząc, określając jako słodkie nuty leśne, ale ja tu czuję jakby jakąś borówkę, jakby jakieś poziomki troszkę. Tą pomarańczę przede wszystkim z rumiankiem, ale do tego właśnie są dodane jakieś słodkie, leśne owoce. I to na takiej też słodkiej, drzewnej bazie jest wszystko położone. Więc pomimo tego, że jak tak na mój gust są to... co piękne. Że jest to zapach słodki, to on na skórze robi się później z czasem troszeczkę bardziej wytrawny. Ta słodkość jest taka wyczuwalna na początku. Niesamowicie intrygujący zapach, niesamowicie przyciągający nosy. Interesuje ludzi ten zapach, podobnie jak ten poprzedni zresztą, no podobnie jak większość zresztą od Kamila, bo ludzie pytają, czym pachnę. To są zapachy takie na tyle niespotykane, że tych, którzy interesują się perfumami, zastanawia, co to za perfumy. Więc to jest numer dwa, mój must have, który ja muszę mieć w większej pojemności. Nana. Dla mnie to też jest zapach, jako że cytrusowy, no właśnie te cytrusowe zapachy od Kamila, one nie wszystkie są na takie letnie, na takie ciepłe pory roku, na takie na lato, na ciepłą wiosnę czy na ciepłą jesień. Ich można spokojnie używać to również na chłodniejsze pory roku i ze względu na to, że one mają swoją moc i nie ulatniają się tak szybko. A zimą, nie wiem dlaczego, coś ty tam Kamil namieszał, że one tak brzmią dobrze zarówno latem, jak i zimą. To jest dla mnie zagadka, ale zrobiłeś to znakomicie. Kolejny zapach. Kwiat paprosi. Seria Klegdy słowiańskie. Tu już Kamil określa, że jest to zapach damski. Pamiętam ten zapach. To jest zapach bardzo przystępny. Bardzo. Ten zapach raczej będzie sprzyjał masowym gustom, bo to jest zapach owocowy, jak dla mnie. Tutaj są w nutach. Jest wiśnia, gruszka, wanilia, miód, pomarańcza, bergamotka, liść laurowy, irys, konwalia, jaśmin, lipa i mak dębowy. Zapisałam sobie, że jest to zapach owocowy, słodki, lekko musujący, miodowy i letni. Letni, wiosenny, raczej na ciepłą jesień, aczkolwiek tak jak mówiłam, ten zapach również nie będzie brzmiał źle zimą. On nie jest otulający, ale to jest też zapach, w którym są wszystkie te owoce pomieszane i generalnie ja tej nie mogę powiedzieć, że ja jakoś specjalnie wyczuwam jeden konkretny owoc. Nie, to jest po prostu taki soczek owocowy, taki kompocik owocowy, w którym mamy bardzo dużą ilość owoców. Trochę czuć te wiśnie, troszkę tą gruszkę, troszkę tą pomarańczę. Wszystko jest wymieszane. Nie czuję tu konwali. Nie czuję tu żadnej pudrowości irysa. No, gdzieś tam pewnie jest to wszystko zmieszane i to daje taki fajny efekt. Natomiast jest to dla mnie zapach owocowo-miodowy, przyjemny dla takiej wróżki, dla takiej nimfy leśnej, jak niektórzy określali ten zapach. Bardzo przyjemny,
Myślę, że będzie się podobało młodym osobom, myślę, że będzie się podobał wielu kobietom. Także taki przyjemny, owocowy słodziak. Kwiat papruci. Kolejny zapach, to jest zapach, który ja miałam ze sobą na mojej ostatniej wycieczce do Rzymu. To jest zapach, tak pachniał świat przed grzechem pierworodnym. Seria 13 Apokryf, podobnie jak Maria z Magdali z tej samej serii. Zapach określany przez Kamila jako uniseksowy. Przeczytam. Słodka skład. Słodka pomarańcza, malina, mango, wiśnia, rumianek, melon, drzostwinia, czarna porzeczka, kwiaty z rajskiego ogrodu i wanilia. Jakim to kwiaty rosną, Kamil, w rajskim ogrodzie? Możemy się tylko domyślać. Może róże? Może jakieś frezje? Nie mam pojęcia. Piwo? Nie? To nie jest kwiat. Ja sobie tak po prostu zgaduję. A tak. To jest zapach owocowy. Podobnie jak kwiat paproci. Troszeczkę bardziej waniliowy. Troszeczkę bardziej czuję tu nuty wanilii. Ale te wszystkie owoce również są tu bardzo zmieszane. I ten zapach po ułożeniu na skórze, on się nie zmienia. On też jest jednostajny. Przynajmniej na mojej skórze on jest cały czas taki sam. I pachnie, ja pachnę jak żelki owocowe albo landrynki owocowe. Czyli bardzo słodziaśnie. To jest też zapach, który pewnie przypadnie do gustu młodym kobietom, młodym dziewczynom. Które lubią żelki owocowe, które lubią tak zwane miśki, które lubią takie owocowe, landrynkowe cukierki. Nic dodać, nic ująć. To jest po prostu zapach dla mnie żelkowo-landrynkowy, słodziaśny, który też pewnie przypadłby do gustu wielu osobom. Także polecam spróbować, jeżeli lubicie tego typu zapachy. Powinniście koniecznie go przetestować. Dobraliśmy już prawie do końca. Ile mi tu jeszcze zostało? Jeszcze trzy. Szybciej, szybciej. Dobrze. To nie. Ten będzie teraz. Samerti. Zapach również owocowy. Seria perfumy owocowe. Unisex. Samerti. Ten zapach testowałam latem, bo to jest też świetny zapach na lato. Ten chyba jest zdecydowanie lepszy na lato, jak na chłodniejsze pory roku, jak na zimę. Ponieważ mamy tu taką herbatkę z cytrusami, z wyraźnymi cytrusami, z wyraźną nutą skórki z cytrusów, bergamotki, cytrynki. No, troszeczkę jakby miodowy, taka herbatka z miodem, z cytrusami, ale taka podana raczej z lodem, tak orzeźwiająca, świetna w letnie dni. Zapach niesamowicie projektujący, zapach niesamowicie trwały. Jak na letnie zapachy to jest dla mnie bardzo ważne, bo nie chcą się dla mnie specjalnie utrzymywać zapachy latem, zwłaszcza te cytrusowe. A one są takie fajne, orzeźwiające. Ja lubię na lato zapachy cytrusowe. Jeżeli są tak fajnie zblendowane, są tam jakieś ciekawe dodatki, które sprawiają, że te perfumy nie pachną po prostu tanią, byle jaką cytryną, tylko są świetnie skomponowane i ten właśnie do takich należy. Także na lato myślę, że też chciałabym mieć większą pojemność tego zapachu. Chciałabym go używać latem. Zrobił mi Kamil niesamowitą przyjemność, dając te wszystkie cytrusowe zapachy latem. I to jeszcze w gratisie. Także bardzo Ci dziękuję, Kamil. Jeżeli kiedykolwiek obejrzysz ten filmik, pragnę Ci powiedzieć, że sprawiłeś mi ogromną przyjemność tymi letnimi zapaszkami w gratisie. Dziękuję Ci bardzo. I to są perfumy, które polecam wszystkim wielbicielom cytrusów, letnich zapachów, które mają ogromną trwałość i projekcję. Kolejne perfumy to są perfumy Moira G. I teraz tak, nie chciałabym tutaj popełnić żadnego błędu i wprowadzić nikogo w błąd, ponieważ na liście, którą ja dostałam od Kamila, był zapach Moira i Moira K. Nie było nut Moiry G. Natomiast ja chciałam Moiry G, ponieważ zasłyszałam na jednym
z kanałów perfumowych, że ten zapach jest taki, pachnie lasem, ma w sobie dodatkowo taką zieloność, bo podstawowa Moira to są perfumy cytrusowe unisex, gdzie mamy grapefruit, irys, wetyberię, patchoule, nuty drzewne i ziemne. I rzeczywiście tu musi być coś dodane innego. Nie wiem, może ja powiem Wam, że ja tu wyczuwam geranium. Tu jest G, więc mogę zgadywać, że być może jest tu geranium, być może jest tu coś innego. Czuć tu na pewno te nuty wszystkie, które przeczytałam z podstawowej Moiry, plus jak dla mnie geranium, być może jakieś leśne nutki typu iglaste drzewa. No nie wiem, co tutaj Kamil dokładnie namieszał, ale jest to taki efekt igliwia, geranium, cytrusów. To jest zapach lekko gorzki, na pewno uniseksowy, na pewno ziołowy, ale tak piękny, też tak pięknie zblendowany. To nie jest tam, wiecie, taki byle jaki zapaszek. Nie, to wszystko, to jest ogromna trwałość, ogromna projekcja. Te perfumy są naprawdę wyczuwalne. Jeżeli gdzieś wchodzimy do pomieszczenia wypsikani takim zapachem, wszyscy zwrócą na nas uwagę. Niezależnie, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, te perfumy na pewno się wyróżniają, ale to są perfumy bardziej takie gorzkie, bardziej leśne, z nutami geranium, z nutami cytrusowymi. Świetnie też orzeźwiające na lato, jak dla mnie, dla obu płci. Nawet bym powiedziała, że z przewagą dla płci męskiej. Ale ja też ich używałam i ja się też nie dobrze czułam. Także unisex jak najbardziej. I ostatni zapach. Przepraszam Cię, Kamil. Ostatni zapach. I tu moja opinia niestety nie będzie taka rewelacyjna. Ale zostawiłam sobie go na koniec. Nie będę się nad nim pastwić. To jest guślarz, powiem. No tak, głowy mamy. Dym z palonych ziół, w sercu kadzidło, żywice, w bazie nuty drzewne, labdanum, tytoń. Te perfumy zimą pachną inaczej niż latem. Latem tak, było kilka psików do szufladki, bez komentarzy. Natomiast później, jak je wyciągnęłam, teraz już zimą, odważyłam się je zaaplikować. Odważymy się. No, to ja już poczułam tutaj te żywice. I ja już tu poczułam rzeczywiście palone, powiedziała, że to są nawet palone jakby drzewa iglaste. No, coś tu jest tej drzewności i czuję tu również te żywice. Dla wielbicieli, no, takich bardzo niszowych zapachów, być może, czemu nie? Ja wiem, że ten zapach ma swoich zwolenników, on ma ludzi, którzy go kochają, zresztą są o tym filmy nagrane na YouTube, gdzie jest zachwyt tym zapachem, stąd też ja bardzo go chciałam, no i Kamil mi go dorzucił, chciałam go przetestować, ale ja nie zachwyciłam się, no nie, mojego zachwytu tu nie ma. Latem powiem Wam tak, latem była tragedia, ponieważ ja poczułam na sobie tak, jakbym była uwędzona. Zapach z wędzarni. Zapach z wędzarni, zapach taki, jak czasami przejdzie na nas dym z grilla, jak robimy grilla i cali tym przesiąkniemy, że tak powiem, włosy, ubrania przesiągają dymem z grilla, z ogniska, z wędzarni. Ja się czułam jak uwędzona jakaś szynka. To był naprawdę efekt nieciekawy. I ja mówię, kto kurczę chce używać takich perfum, żeby pachnieć takim dymem? No przecież to jest jakaś masakra. Natomiast wiem, że są tacy, którzy chcą, którym się to bardzo podoba. Ja to szanuję. Po prostu mi się nie podoba. Ja tak pachnieć bym nie chciała, jak uwędzona szynka. I przepraszam wszystkich, którzy uwielbiają ten zapach. Ja naprawdę szanuję każdego człowieka, każdy gust. Możecie pachnieć. No guślarz też musi mieć kogoś, kto się na niego skusi. Przecież guślarz jest kompozycją niebywałą. No. Ktoś, czyli Kamil, włożył w to serce. Więc dla mnie nie, ale jeżeli lubicie dym z ogniska,
żywice, palone zioła, czy palone drzewne tam. Kamil wymienia, jakie zioła są palone. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, bo tam jest gdzieś wymienione, które zioła i tam są dużo takich ciekawych ziół. Gdyby mi to pachniało tymi ziołami faktycznie, bo ja lubię ziołowe zapachy, chociażby po to, żeby sobie od czasu do czasu wypsikać nadgarstki i powąchać. Ja lubię zioła, lubię te takie różne krople, te lekarstwa. Także ja to lubię, ale tu niestety ja tego nie wyczuwam. Tak, chociaż mówię, zimą jest lepiej, bo zimą jest już lekko to wyczuwalne, natomiast latem ja się czuję jak uwędzona szynka. Także dziękuję wszystkim za uwagę. To już wszystkie zapachy, które przetestowałam Kamila. Nie wykluczam, że będę jeszcze testować inne. Bardzo, tak jak mówiłam, chciałabym mieć większe flakony niektórych zapachów. Są to perfumy bardzo interesujące, warte uwagi i w bardzo, bardzo przystępny cena. Jak na niszę, to są to zapachy bardzo tanie, nawet powiedziałabym. Więc zachęcam Was wszystkich do wypróbowania. Tak jak mówię, te zapachy na to zasługują. Dziękuję wszystkim za uwagę. Chciałam podziękować za wszystkie miłe komentarze. Wszystkim nowym subskrybentom, którzy zdecydowali się zasubskrybować mój kanał. Mam nadzieję, że w mojej bajce nie będziecie się nudzić, że będzie Wam przyjemnie, będzie interesująco. Mam kilka ciekawych pomysłów jeszcze na filmiki i myślę, że do zobaczenia wkrótce. Jeżeli Wam się podobało, proszę kciuka w górę i jeżeli coś tam od siebie napiszecie ciekawego, to też będzie mi niezmiernie miło. Żegnam Was serdecznie. Pa, pa, do następnego razu.